naszej szkole działają ligi przedmiotowe. Czy mógłby Pan o nich opowiedzieć? W tej chwili szkoła realizuje projekt w ramach Uniwersytet w Twojej Szkole. To jest współpraca podjęta z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współudziale i Politechniki Poznańskiej, i Uniwersytetu Medycznego. I bierzemy udział w trzech ligach. To jest Liga Matematyczna, Liga Historyczna i Liga Języka Angielskiego. Liga Języka Angielskiego to już jest kolejna tura. W ubiegłym roku szkolnym startowaliśmy, teraz startujemy po raz drugi, natomiast Liga Historyczna i Liga Matematyczna po raz pierwszy. Jest to nowe doświadczenie, chociaż realizujemy już projekty we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza od 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam. Najpierw to była e-szkoła, potem e-szkoła Moja Wielkopolska. Z racji tej uzyskaliśmy ogromną ilość sprzętu multimedialnego, mamy centrum multimedialne, za pomocą którego mamy bezpośredni kontakt i z uniwersytetem, i z innymi szkołami z całej Wielkopolski, które biorą udział między innymi w tych ligach, ale to jest też możliwość uczestniczenia na żywo w wykładach, które są specjalnie dla uczniów przygotowywane przez pracowników uczelni. Nie tylko z przedmiotów, w których startujemy, to znaczy z historii języka angielskiego i z matematyki, ale również są to wykłady z języka polskiego, z biologii. W ramach e-szkoły mojej Wielkopolskiej mieliśmy cały szereg wykładów z przedmiotów ścisłych, to znaczy fizyka, matematyka, chemia, biologia. Te przedmioty, które wydają się uczniom trudne, ale taki bezpośredni kontakt z pracownikami uczelni wyższej, bezpośredni kontakt z takim wykładem na żywo, z tym, z czym nasi uczniowie spotykają się dopiero potem, kiedy podejmują studia wyższe, jest bardzo dobry. Mamy kontakt z żywą nauką, z żywą, najnowocześniejszą jakby wiedzą z każdej z tych dzieci. Plasujemy się cały czas mniej więcej w środkowej części szkół startujących. Są to najlepsze szkoły z całej Wielkopolski. Tych szkół jest w lidze historycznej 28, w lidze matematycznej 18, w lidze języka angielskiego 19. I zajmujemy tak pozycję, można by było powiedzieć, w środkowej części szkół, na przykład poznańskich, bo tam mamy Marcinka, mamy drugie liceum, szóste liceum. Tych szkół w lidze historycznej z samego Poznania jest, jeśli dobrze pamiętam, 6. Dodatkowo dwa licea z Leszna, Szamotuły, Września, Konin. Wszystkie większe ośrodki i edukacyjne, i miejskie, czyli średniomiejskie z Wielkopolski, i szkoły reprezentujące te środowiska, i wśród tych szkół znajduje się nasza szkoła. Liga w tym roku skończy się na koniec czerwca, więc trwa dokładnie przez cały rok szkolny. W przyszłym roku prawdopodobnie ten projekt zostanie jeszcze poszerzony, bo są przymiarki do tego, aby w ramach Uniwersytetu w Twojej Szkole ruszyła jeszcze Liga Historyczna, Liga Chemiczna, Liga Biologiczna, Liga Fizyczna i Liga Przyrodnicza. Także wszystkie dziedziny jakby ważne z punktu widzenia nauki w szkole średniej będą realizowane w formie ligi. Jest to urocze z tego względu, że nasi uczniowie mogą się zmierzyć z poziomem szkół innych, a więc takie współzawodnictwo pozwalające pokazać, że jesteśmy szkołą z małego rejonu, z jednego z najdalej na północ wysuniętych powiatów Wielkopolski. Nasi uczniowie przyjeżdżają do szkoły z rejonu połowy naszego powiatu. A i tak poziom, jakby jaki reprezentują, jest taki, jaki reprezentują najlepsi uczniowie Wielkopolski, a więc nie mamy się czego obawiać, nie mamy się czego wstydzić. Nasza szkoła zawsze miała bardzo wysoki poziom nauczania i to jest jakby dowodem tego, że ten poziom jest utrzymywany nadal. Mam nadzieję, że w kolejnych latach te sukcesy będą jeszcze lepsze z tego względu, że do każdej sytuacji musimy zdobyć doświadczenie.
uczniowie zdobywają to doświadczenie, na przykład w lidze matematycznej w tej chwili startują uczniowie z drugiej klasy. W lidze historycznej startuje jeden z uczniów, który chodzi do klasy matwizu. A więc inaczej jakby ukierunkowany wiedzowo, czy ukierunkowano na swoją przyszłość, natomiast zainteresowania realizuje historyczne, więc to mu pozwala się w jakiś sposób wykazać.